Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony nieruchomościom w Turcji, a dokładniej w Alanji i w najbliższych okolicach. Postaram się zaprezentować przekrój wszystkich możliwych nieruchomości, czyli tych mniej więcej od około 100 tysięcy euro po takie ponad milion euro mniej więcej w cenie, no po to, aby zobaczyć, jaki jest przekrój tutaj budownictwa, w jakim standardzie są nieruchomości budowane. Postaram się także zobaczyć, jakie tutaj są prognozy wzrostu wartości nieruchomości. To będzie informacja dla tych, którzy chcą po prostu tutaj ulokować swoje środki, swoje pieniądze. Natomiast nie rozważają za częstego pobytu, czy nawet w ogóle nie rozważają pobytu, tylko inwestycyjnie lokata kapitału w oczekiwaniu na duże zyski. Także zapraszam na ten odcinek. Mieszkanie o powierzchni 85 metrów, wykończone. Jak widać, wykończone. Fajna tutaj jest chyba troszkę mieszanka. No takie, gdzie niegdzie są style klasyczne, gdzie niegdzie nowoczesność, takie połączenie tu jest, natomiast mnie się to bardzo podoba, bo widać tutaj, no widać jakość. O, to jest najważniejsze, że widać jakość, niezależnie w jakim stylu jesteśmy. Zacznijmy teraz wyjątkowo może od jadalni. Taki mamy stół czteroosobowy, no adekwatny chyba do wielkości tego mieszkania, do przeznaczenia tego mieszkania przede wszystkim. Natomiast jest to bardzo obficie. I tutaj w Turcji rzeczywiście, jeśli chodzi o kuchnię, jest ona bardzo obfita. Jeśli pójdziemy do restauracji, zamawiając jedną pozycję w menu, często dostaniemy 4 talerze, czasami 5 talerzy, bo naprawdę rozpoczynamy od różnych przystawek warzywnych, czasami zbożowych, bo tutaj z kaszą się też spotykam, bardzo fajnie zresztą podaną. I podejrzewam, że do dania głównego dopiero dojdziemy pod koniec. Mamy duży tutaj salon. Bardzo duży. Część wypoczynkowa. Fajna, że z taką częścią narożną, bo można wygodnie korzystać tutaj z tego wypoczynku. Jest taki fajny, jest taki twardy, także można spokojnie na nim siedzieć, nie zapadając się nawet, mając moje gabaryty. Fajny, taki troszkę może o zarysie delikatnie futurystycznym, mimo wszystko pasujący do reszty. Tutaj stolik kawowy. Bardzo ładnie to wygląda. Telewizor mamy, całą ścianę. Fajnie ta ściana wygląda, naprawdę ta ściana jest tutaj ok, taka troszkę nowoczesna, ale zahacza dzięki tym kamieniom, bardzo duży kamień tu jest, oj, nie wiem jak on tu był wnoszony, myślę, że on mógł naprawdę kilkaset kilo ważyć, no ale najważniejsze, że jest wniesiony i w całości zamontowany. Klimatyzacja, tak jak wszędzie, tutaj w basenach Morza Śródziemnego, bardzo dobrze ona jest, bo ona już będzie musiała pewnie pracować na full od maja, choć nie wiem, czy nie od kwietnia. Bardzo fajnie tu oświetlenie jest zrobione, tak? Na różnych poziomach, w różnych stylach, natomiast naprawdę to jest cholernie spójne. Bardzo mi się to podoba. I podejrzewam, że gdy będzie ciemno, tutaj gra świateł, gra cieni, doda bardzo fajną atmosferę, taką wieczorną, taką spokojną i to jest naprawdę fajna rzecz. Przejdźmy do kuchni teraz, bo najpierw trzeba gdzieś ten posiłek zrobić, żeby tą jadalnię zapełnić. Dwa piekarniki mamy. Duży blat z laminatu. Ale fajnie, bo jest naprawdę no, co do milimetra tutaj dopasowany i jest tak jakby, znaczy nie tak jakby, on jest po prostu z jednej części, czyli nie ma tych łączeń, gdzie czasami potrafi się na jakiś tam brud wejść czy coś takiego. Zmywarka, szafki, szuflady, klasycznie pod zlewem mamy część na śmietnik. Duża lodówka z zamrażarką i tutaj są na górze fajne szafki. Dla mnie fajne, jestem wysoki, ale od razu powiem, jak ktoś będzie troszkę niższy, to będzie miał kłopot. Tu muszę to podkreślić. Także tutaj pewnie będą te przyrządy schowane i te urządzenia, z których korzystamy rzadko. Od święta może to nazwijmy. Okej, to tyle jeśli chodzi o salon. Chodźmy teraz do sypialni. Bo sypialnia także jest ładna. Nawet momentami bym powiedział zjawiskowa. Kontynuacja tego samego stylu, który był w salonie. Natomiast tutaj jeszcze chyba silniej to zostało zaakcentowane. Tak? Są takie kolory. Nie wiem, jako facet strzelam, że to jest kolor granatowy, ale podejrzewam, że on ten kolor ma swoją jakąś inną nazwę. To są części ozdobne z materiałów, ale to są naprawdę grube materiały i to jest naprawdę bardzo fajny pochłaniacz dźwięku. Nie ma w ogóle prawie pogłosu. Także osoby, które mają zwyczaj być głośno w sypialni i się w związku z tym krępują, to tu będą mogły być jeszcze głośniej i sąsiedzi niczego najprawdopodobniej nie usłyszą. Także na suficie mamy tutaj różne warstwy z oświetleniem. Nadal ono jest dość, nie powiem dyskretne, bo naprawdę to oświetlenie już widać. Ono tutaj jest ogromną ozdobą, natomiast nie jest to cały czas nachalne. Gdzieniegdzie są delikatne ozdoby także na ścianach, także tutaj się wszystko zgadza. Duże łóżko, naprawdę duże łóżko i zawsze, gdy mówię coś o łóżku, mówię przez pryzmat no, stosunkowo dużego faceta.
Także jeśli z mojego punktu widzenia jest duże łóżko, to powinno dla większości być wystarczające. Mamy tutaj dwie lampki, dwie szafki nocne, także można tutaj książkę sobie jeszcze położyć, jeśli ktoś tam do snu potrafi poczytać albo ma taką potrzebę. I tu się wszystko zgadza. Ok, mamy czteroskrzydłową także szafę. I nie to, że ona jest nienachalna, ona jest prawie tutaj niewidoczna. Jest tak sprytnie wkomponowana w całość, że naprawdę jest fajna. I ona mi się tu bardzo podoba. Bardzo powiem, że to mnie się bardzo podoba. Także z sypialni mamy wyjście na ten sam balkon, na który mamy wyjście z salonu. Także widok jest na basen, także świetne miejsce, żeby poranną kawę wypić, czy nawet herbatę turecką, albo wieczorem nawet winko sobie wypić, czy drinka i wskoczyć od razu do łóżka. Także tutaj się wszystko naprawdę bardzo fajnie pod tym względem zgadza, jest to dopasowane. No mnie się po prostu podoba. Chodźmy teraz do łazienki. Zobaczymy, jak to wygląda łazienka, bo ona też często jest istotna. To już się pewnie dźwięk nam zmieni, bo jest wszystko w kamieniu, od sufitu do podłogi, dwa różne rodzaje kamienia. Toaleta, umywalka, dobra wysokość umywalki, mamy tutaj szafeczkę z dużym lustrem, no i mamy kabinę prysznicową, duża kabina prysznicowa jest, tak, naprawdę jest duża, z deszczownicą, wysoką deszczownicą, także wszystko tutaj bardzo fajnie wygląda. Więc zróbmy teraz podsumowanie takie krótkie tego mieszkania, jeszcze raz, 85 metrów, jedna sypialnia, do tego mieszkania przynależy miejsce postojowe, widok z okna mamy na basen, natomiast w częściach wspólnych jest tutaj naprawdę dużo udogodnień, takich relaksacyjno rozrywkowych, może momentami bym powiedział, może sportowych, ale tutaj jest hamam, tutaj jest sauna, tutaj jest fitness i tutaj jest basen kryty, także może no tutaj będzie naprawdę cały rok, jeśli ktoś zdecyduje się nabyć tego typu nieruchomość na własne, tylko i wyłącznie własne cele, raczej nie będzie się tutaj nudził. Odległość do morza mniej więcej 500 metrów, odległość jednego papierosa, dosłownie jesteśmy na plaży, fajnej plaży, nie tak gęsto zaludnionej, także myślę, że dla osób, które chcą maksymalnie wykorzystać pobyt we własnej nieruchomości, będąc na plaży, czyli tak w zasadzie nie korzystając z nieruchomości, tylko będąc nad morzem, na pewno będą z tej pozycji zadowolone. A ja lecę dalej. I tak najczęściej będzie wyglądała forma zakupu chyba tych najbardziej korzystnych ofert tutaj nieruchomości w tej części Turcji, chociaż myślę, że w całej Turcji tak to wygląda, ba, w całej Europie Śródziemnomorskiej tak to wygląda. Jesteśmy już w stosunkowo zaawansowanej części budowy jednej z takich inwestycji, dość dobrych inwestycji, raczej rokujących dobrze, typowo pod obsługę turystyki, ponieważ tutaj infrastruktura turystyczna będzie naprawdę miała ogromny potencjał. Będą tu zarówno nieruchomości o przeznaczeniu mieszkalnym, ale co jest automatyczne, także o możliwościach wynajmu, jak i hotel naprawdę z dużą infrastrukturą. Stoją tutaj w niedzielę, a tutaj budują, także to świadczy o tym, że naprawdę tempo budowy tutaj musi być niezłe. Jestem na poziomie zero jednego z budynków i większości tutaj budynków i tutaj już poziom zero naprawdę ma fajny widok stosunkowo, natomiast tutaj chyba 8 pięter w górę nawet będzie momentami szło, także myślę, że te najwyższe piętra będą miały no jeszcze lepszy widok. To jest dobra wiadomość. Zła wiadomość jest taka, że zaraz tych pięter najwyższych nie będzie, bo naprawdę tutaj duży procent już tej inwestycji został nabyty i to naprawdę przez mieszkańców całego świata. To już nie tyle Europy, już nie mówiąc o Polsce, tylko chociaż Polacy też tutaj nabyli już trochę nieruchomości, ale tutaj nawet Nowa Zelandia nabywa, Stany Zjednoczone, Kanada i tego typu kraje. Także naprawdę tutaj na szeroko inwestorzy są zainteresowani. Będzie tutaj 7 budynków. W tym kompleksie tutaj będzie hotel bardzo wysoki, nawet możemy zobaczyć te budynki, jak one teraz się budują, jak to teraz wygląda. Natomiast pokazuję to po to, żeby właśnie mieć świadomość, że na tym etapie, jeśli chcemy kupić coś fajnego i często też w fajniejszej cenie, no to trzeba na tym etapie to nabyć. Ewentualnie, gdy będzie gotowe, gdy oddamy gotowca, jak to się w Polsce czasami robi, zbyć, jeśli ktoś nie chce się bawić w wynajem, zarządzanie najmem, czy nawet nie ma potrzeby korzystania, chciałby tylko ulokować pieniądze w celach inwestycyjnych, aby na tym zarobić. Także tak tutaj będzie wyglądało. Stoimy właśnie przed nowoczesną willą, w tym roku wybudowaną. Jaki jest argument tej willi? Poza tym, że naprawdę jest ładna, jest to, że jesteśmy na wzgórzu. Czyli niektóre kraje w basenie Morza Śródziemnego są tak fajnie usytuowane, że mamy wypłaszczenie, gdy wychodzi morze, ale chwilę później naprawdę zaczynają się wzgórza. I
Dzięki temu nawet będąc 2, 3, czasami 10 kilometrów od tej linii brzegowej, która taka dla inwestorów początkujących szczególnie działa często jak afrodyzjak, to dla tych osób, które chcą mieć tutaj dłuższy pobyt albo czego innego oczekują, to ta wartość, że jesteśmy na wzgórzu, że mamy panoramę, potrafi być naprawdę argumentem niezłym. I właśnie takim przykładem jest ta willa, że jesteśmy troszkę dalej od morza, natomiast mamy więcej ciszy, mamy troszkę mniej turystów. Dzięki temu mamy trochę więcej prywatności, a przede wszystkim widok, no i jakość życia. Więc chodźmy teraz, zobaczymy, jak ta willa wygląda od środka. Wchodzimy od razu do części prywatnej, po prostu do ogromnego salonu, który jest nie tylko salonem, ale zajmijmy się najpierw salonem. Mamy tutaj dwa wypoczynki, naprawdę wieloosobowe. Także i ojej, jak się fajnie siedzi na nim, zarówno liczna rodzina, jak i goście, jeśli będziemy chcieli tutaj zaprosić gości, będą mogli bardzo fajnie z nami siedzieć, będziemy mogli tutaj wieczory spędzać wspólnie, bo tutaj spokojnie 5 osób siądzie. Tutaj myślę, żeby 4 siadły, natomiast jak będą 2 albo 3, to już naprawdę będzie, mówiąc branżowo, na bogato. Także bardzo fajnie to wygląda. No mamy stolik oczywiście, który tutaj obsłuży czy jakieś wieczorne, nie wiem, drinki, czy może poranną kawę, gdybyśmy jednak chcieli być w tym miejscu, czy nawet książkę. Także wszystko jest skomponowane bardzo fajnie. Gdy przejdziemy tutaj, mamy takie miejsce pod RTV typowo przygotowane, czyli fajna zabudowa z wnęką na telewizor, około 100 cali, tak wyceniam to wzrokowo, mniej więcej tutaj wejdzie. Mamy podłączenia przygotowane. Są też miejsca oczywiście na subwoofer, miejsca na dodatkowe rzeczy, jeśli ktoś by chciał jakiegoś playaka podłączyć, czy coś w tym stylu, na pewno będzie tutaj zadowolony. No ale okej, przejdźmy kawałek dalej. Bo pomimo, że to jest strefa otwarta, jakoś tak mentalnie mam świadomość, że ona jest oddzielona i tutaj ta część kuchenna, ją nazwijmy, na samym jej środku stoi wyspa, gdzie można się komunikować tutaj z jadalnią, którą mamy tutaj wydzieloną. Natomiast ona też, widzę, że może służyć, bardzo fajny to jest pomysł za taki mini barek. I myślę, że są na pewno osoby, dla których to by było ulubione miejsce, że można sobie fajnie siąść troszkę barowo i można sobie porozmawiać przy jakimś piwie, czy przy drinku, czy przy czymkolwiek, na pewno tutaj byłoby przyjemnie. Gdy przejdziemy dalej, właśnie mamy ten stół, który służy nam za jadalnię. Na 6 osób tutaj jest aktualnie zagospodarowany i myślę, że te 6 osób tutaj będzie optymalne. Ale gdy przejdziemy kawałek dalej, za moimi plecami rozpoczyna się kuchnia. Naprawdę ta kuchnia jest duża. Zacznijmy od blatu. Blat z kamienia. No, ze złamaniem 90 stopni, ale on jest naprawdę długi. On ma ponad 3 metry, dość dobrze zagospodarowany. Tutaj mamy kuchenkę z palnikiem na 4 urządzenia, z 4 palnikami. Mamy masę szuflad. No, tutaj wszystko jest pięknie. Tutaj mamy zmywarkę. Bardzo dużo szuflad, bardzo dużo szafek, dużych, pojemnych. Tutaj mamy kolejne szafki. I tu mamy jeszcze na górze szafki, tak? Jeśli mamy coś, z czego będziemy dużo rzadziej musieli skorzystać, to mimo wszystko możemy to bardzo fajnie pochować. Także tak wygląda tutaj ta pierwsza część, główna, ten living room to nazwijmy, w tym ogromnym budynku, jakim jest ta willa. Ale chodźmy teraz, zobaczmy, co tutaj się dzieje za tymi zasłonami, bo tutaj mamy taras. Bardzo fajny taras. Chodźmy, zobaczymy, jak to wygląda. I ten taras ma widok, ładny widok. Ma zadaszenie, to też jest ważne, tak? Jest zadaszenie, także jeśli by tam jakiś deszcz musiał być, a byłoby ciepło, bo będzie ciepło, możemy spokojnie pod dachem siedzieć i się relaksować, się delektować. Następnym tutaj argumentem jest to, że mamy basen. I nie to jakieś malutkie oczko, tylko jest to po prostu basen, w którym można popływać, w którym można oczywiście się pokąpać, pochlapać, powygłupiać z podświetleniem. Mniej więcej 1,80 m głębokości. Fajne ogrodzenie, spójne tutaj z roślinnością i z otoczeniem. Widzę, że jest oświetlone to ogrodzenie, także wszystko tutaj bardzo ładnie wygląda. Roślinność typowa dla tej okolicy. Mamy palmy. Nawet nie wiem, czy ktoś już nie próbował w Polsce takiej palmy uprawiać, tylko że ją chyba trzeba całą okrywać na okres zimowy. Mamy tam dalej figi, bardzo ładnie te figi rosną. Kurczę, jak tutaj w tej roślinności bardzo pięknie to wszystko wygląda. No widok jest, przede wszystkim jest widok tutaj na morze. Dzisiaj są one ładne, spokojne. Na żywo wygląda ten widok fajnie, pewnie w kamerze troszkę jest mniejszy. Natomiast no, fajna jest panorama. No, dzięki temu, że jesteśmy na wzgórzu, to wszystko ładnie widać. Ale chodźmy jeszcze do środka w takim razie, bo to dopiero jest początek. Gdy wychodzimy tutaj z tej części dziennej, z tego living roomu, mamy pierwszą sypialnię. Ta sypialnia oczywiście może mieć bardzo dużo przeznaczeń, natomiast ja ją
Tutaj na potrzeby dzisiejszego odcinka nazwę sypialnią dla gości. Także chodźmy do niej, zobaczmy jak ona wygląda. Bardzo fajna, stylowa. Takie wnętrze troszkę hotelowe bym to nawet nazwał, ale wygląda to bardzo ładnie. Te podświetlenia tutaj dużo energii dodają. Fajne jest to obicie, które jest spójne z obiciem łóżka, także to tworzy wszystko w fajną całość. Ogromny pochłaniacz dźwięku tutaj jest. No i zabawa z kolorami, ale te kolory tworzą naprawdę harmonię. Bardzo fajnie to wygląda. Także sypialnia jak najbardziej ok. Taka parterowa. Wszystko tutaj jest naprawdę dopracowane tak, jak powinno być. Chodźmy teraz jeszcze kawałek dalej, bo tutaj też jest z automatu łazienka. Łazienka nazwę to pierwszej potrzeby, choć pewnie dla tych gości też to będzie łazienka, czyli umywalka, toaleta i kabina prysznicowa. Bardzo dobrze, jest wysoka, także tutaj wszystko jest tak jak ok. I chodźmy teraz na górę. Na górę idziemy fajnymi schodami. Od razu powiem, mi się podobają te schody. Natomiast w tych schodach najbardziej mi się podoba coś, co nie jest schodami, tylko ta ściana. Ona jest bardzo zjawiskowa. Po pierwsze, zajmuje ona ogromną przestrzeń. No po drugie, mamy tutaj bardzo fajny tutaj widok. Tu się ta loftowość taka nagle zaczyna, płynnie przechodzimy w tę loftowość. Natomiast tutaj gra tych wszystkich fajnych oświetleń robi dla mnie klimat. No ale okej, to tyle, jeśli chodzi o schody. Chodźmy, zobaczmy, jak wyglądają tutaj sypialnie. No i mamy pierwszą sypialnię. Myślę, że nastolatków, tak ją nazwijmy. Aktualnie zaaranżowana na dwa łóżka. W zależności od potrzeb. Będzie można pewnie zamienić na jedno większe, a być może zostaną dwa. Bo wiadomo, każdy ma różną potrzebę ze wspólną tutaj szafeczką nocną i lampką nocną. No tak, dzieci muszą się od małego uczyć. Tylko nie wiadomo, czego mają się uczyć, że ten, który chce spać, a ten, który nie chce, to który ma ustąpić. Tego nigdy właśnie nie wiem, czy który jest ważniejszy, ten, który nie może zasnąć, bardziej cierpi, czy ten, który chce zasnąć i się wkurza, że tamten nie może zasnąć. Ale można się jak najbardziej tutaj uczyć takiej integracji od małego. Mamy dwa biurka, tak jakby na jednym blacie, natomiast one są, widać, że są oddzielone. Chociaż mają dużo części wspólnych, także tutaj integracja jak najbardziej wchodzi w grę. No, następnie mamy tutaj dużą szafę, 5 skrzydeł. Duża szafa, także ona spokojnie myślę, że wystarczy. Tyle jeśli chodzi o tę część, natomiast chodźmy jeszcze tutaj, zobaczmy. Bo ta sypialnia ma łazienkę i to dużą łazienkę. Z wysoką deszczownicą, ponad 2 metry, fajne drzwi przesuwne. Także tutaj jest bardzo ładnie, no i też stylowo wykończona, także to się nie będzie raczej starzało, jeśli chodzi o te wnętrze. Będzie myślę, że długo modne i długo funkcjonalne. Toaleta i umywalka. Chodźmy, zobaczymy w takim razie dalej, jak to wygląda tutaj na górze. I wchodzimy tutaj do kolejnej sypialni. Zdecydowanie większa, czyli znowu mamy bardzo duże łóżko, tym razem podwójne, spójne, z obiciem, które idzie prawie do sufitu. Bardzo dźwiękoszczelne obicie to jest, także tutaj naprawdę cisza jest, tak? Jeśli ktoś potrzebuje takiej absolutnej ciszy do snu, no to tutaj najprawdopodobniej ją otrzyma, bo pamiętajmy, że takie akustyczne elementy, które używamy we wnętrzach, one zarówno pozwalają, żeby sąsiedzi nas nie słyszeli, ale one tak samo nas od sąsiadów trochę oddzielają, także to w obie strony działa pochłanianie dźwięków. Także jeśli macie sąsiadów aktualnie mieszkających z wami, którzy się za ścianą coś tam awanturują za głośno, to wam też pomoże w razie czego, bo myślę, że takich sąsiadów nie namówicie, aby siebie wygłuszyli. Fajne tutaj elementy jeszcze drewniane są w uzupełnieniu, także tutaj drewno naprawdę się... No lubi się z tym wnętrzem, lubi się z tymi barwami, lubi się także z tymi tkaninami, które tutaj występują. To wszystko jest naprawdę spójne i mam świadomość, że to nie jest przypadkowe. To nie jest tak, chyba że ktoś poszedł do sklepu i wziął to i to, tylko to było przemyślane. Chodźmy, zobaczymy, jak tutaj wygląda łazienka, która jest przeznaczona dla tej sypialni. Jest naprawdę duża. Mamy bardzo dużą tutaj ścianę, za mną mamy lustro, mamy szafki, dużo szafek. Mamy umywalkę, mamy toaletę i tutaj mamy także mamy bardzo duży prysznic. Tyle jeśli chodzi o tę sypialnię, ale ta sypialnia ma coś, co nie jest sypialnią, ale coś, co jest chyba lepsze od tej sypialni momentami. Czyli chodźmy tutaj, mamy duży taras. Bardzo duży taras, cały zadaszony, to jest ogromny argument. Także tutaj to z 15 osób może siedzieć i jeśli miałaby być jakaś domówka, że rodziców nie ma, trzeba znajomych zaprosić, 15 osób spokojnie tu może siedzieć, jesteśmy, pamiętajmy, u siebie, także mniejszej ilości osób będziemy przeszkadzali. No ale myślę, że od porannej kawy po wieczorne wino, zahaczając jeszcze o lunch, o obiad i nawet o nocne picie drinka, to miejsce będzie chyba ulubionym dla kogoś, kto
wylosuję wśród domowników akurat tę sypialnię, bo naprawdę jest fajnie. Jest tutaj moc, jest petarda. Tutaj chyba nic więcej nie ma sensu mówić na temat tego tarasu, bo tu wszystko widać i wszystko się tutaj zgadza. Także chodźmy teraz dalej. I kolejna sypialnia, troszkę podobna w stylu do tej, która była na parterze, do tej gościnnej. No i tak samo, tak, mamy tutaj spójność obicia łóżka tutaj z pierwszą częścią obicia ściany, natomiast tutaj te panele. Te panele, nie dość, że one są bardzo ładne, drewniane, to jest też naprawdę narzędzie przez akustyków wykorzystywane, także chyba przez to mamy ciszę, czyli ktoś, kto potrzebuje absolutnie silnego snu i dla niego sypialnia ma być tylko miejscem do snu, do niczego więcej, no to ta sypialnia na pewno będzie najlepsza. Okej, i mamy tutaj łazienkę, nie jest jakaś ogromna, ale wystarczająca, tak? Czyli mamy umywalkę, mamy toaletę i mamy tutaj deszczownicę. I chyba o to tutaj chodzi. Także tyle, jeśli chodzi o sypialnię. Tutaj mamy taką dużą, ogólną chyba komodkę, gdzie można się też przygotować, podejrzewam, do wyjścia, zanim zejdziemy na dół. Ogromnym atutem jej jest to, że po pierwsze mamy tu przestrzeń, po drugie jest duże lustro. Ja stojąc 4 metry od niej widzę ją się cały, także jeśli ktoś chciałby po prostu tutaj się przygotować do wyjścia, będąc blisko każdej z garderoby, to miejsce jest idealne i to jest chyba świetnie wymyślona ta część. Natomiast myślę, że jeśli tu by małe dzieci były, to by było ulubione miejsce do ganiania wspólnego, do biegania. I ogólnie byłaby tu, myślę, że tutaj to by się cały czas działo, tak? Tutaj ciszy by nigdy nie było, bo dzieci takie miejsca wspólne często uwielbiają. Także tyle, jeśli chodzi o poszczególne pomieszczenia tej willi. Podsumowując jeszcze raz, 250 metrów kwadratowych, 4 sypialnie, 4 łazienki, taras na zerze, taras na pierwszym piętrze. Polecam, naprawdę mnie się podoba, na żywo mnie się bardzo podoba, także polecam jak najbardziej, bo nie ma wielu takich willi w Europie. Od razu powiem, w takim stylu nie ma wielu willi w Europie, a widziałem już ich dość sporo, natomiast ta jest naprawdę fajna i myślę, że przyszły nabywca tej nieruchomości będzie tutaj bardzo szczęśliwy, a ja idę dalej. I teraz zaprezentuję bardzo fajny, dwupoziomowy apartament z widokiem na morze, od razu powiem, w stanie deweloperskim. Natomiast bryła, budynek jest premium i to naprawdę chyba jest tutaj premium, jeśli o to chodzi, dość nowy budynek, tak? Także on jeszcze nie był zamieszkały. Tutaj mamy salon. Ten salon najprawdopodobniej będzie tak zaaranżowany, że tutaj na tej ścianie zrobimy audio-wideo, może tutaj na tej ścianie, natomiast możemy tutaj sobie wypoczynki postawić tak, jakbyśmy chcieli zaaranżować, a może i nawet na wprost, jeśli tutaj telewizor nie będzie potrzebny, bo najfajniejszy telewizor w tym apartamencie to jest tutaj. Tutaj mamy po 300 cali, naprawdę ten widok robi tutaj fajne wrażenie. Ogromna kuchnia, dużo większa tutaj jest kuchnia, ta część kuchenna, niż ten living room, tak to nazwijmy. By to pięknie obciąć, byłaby wyspa. Natomiast oczywiście to jest połączone, ale pełni funkcję wyspy, także myślę, że tutaj hokery też mogą być, nawet i tutaj mogą być hokery, żebyśmy mieli bardzo fajny widok. No ale mamy ogromny blat. Tutaj mamy blat już wycięty, z przygotowanym i z wypełnionym zlewem. Tutaj mamy miejsce na kuchenkę, tak? Czyli tutaj kuchenki nie dostajemy od deweloperów, ale rzeczywiście tak jest wszędzie tutaj w tym kraju. I tutaj jeszcze mamy dodatkową przestrzeń fajną, podejrzewam, na ekspres, ewentualnie na czajnik, jeśli ktoś chciałby z tego korzystać. Miejsce na piekarnik i na mikrofale, bądź na dwa różne piekarniki, jak kto by chciał z tego korzystać. I tutaj mamy jeszcze miejsce na lodówkę, na dużą lodówkę, tak? Wyższa ode mnie, czyli prawie 2 metry ta lodówka może tutaj mieć. Jeszcze tutaj we wnętrzu, może nawet pokażmy, tutaj we wnętrzu mamy miejsce na zmywarkę. Czyli nie dostajemy AGD, tego elektronicznego, tylko dostajemy w zasadzie sam tutaj zlew. Resztę musimy sobie uzupełnić, natomiast to są rzeczy typowo sklepowe, także nie trzeba być złotą rączką, żeby sobie z tym poradzić. Teraz przejdźmy, zobaczmy, jak tutaj wygląda widok z tego poziomu. No widok jest naprawdę mocny, nie będę tutaj ukrywał. Szkoda, że już się robi powoli ciemno, natomiast jeszcze dogram, żeby pokazać, jak to w dzień też wygląda. Natomiast przed nami jest plantacja bananów i same bardzo ładne te bananowce są. Oprócz tego mamy osiedle, z jednej strony osiedle apartamentów dość ekskluzywnych i z drugiej, natomiast po środku jeszcze mamy takie wille, ale fajnie one z tymi palmami wyglądają. No i duża przestrzeń, duży widok na zachodzące słońce nad Morzem Śródziemnym. Okej, przejdźmy dalej, zobaczymy, co jest z tej nieruchomości jeszcze dalej.
Tutaj mamy taki malutki przedpokój z szafami i małą łazienkę na dole. No ponieważ jesteśmy pod schodami, to, no to są te schody, natomiast no ja bym sobie poradził, nauczyłbym się ewentualnie ten schodek, tylko przeszkadza, natomiast przy moim wzroście można z tego skorzystać, także umyć ręce, skorzystać z toalety, można tutaj na parterze i wszystko jest w porządku. Ponieważ jest to premium, także i w ogóle jesteśmy w takim miejscu, gdzie tego kamienia jest dużo, także ten kamień występuje, tak jak tutaj na podłodze, wszędzie mamy fajnie duże płyty ułożone. Tak tutaj nawet schody nie są drewniane, tak jak często w Polsce to występuje, ale są z kamienia, więc chodźmy tymi schodami na górę, zobaczymy jak tu góra wygląda. Pierwsza sypialnia, nieurządzona, więc można sobie urządzać jak to by chciało. No myślę, że tutaj łóżko możemy zarówno tak postawić, możemy na środku postawić. Jeśli chcemy, możemy i w tę stronę postawić, żeby budzić się i widzieć morze. Natomiast ta ściana myślę, że po prostu powinna być pod telewizor. Ewentualnie tutaj szafę możemy fajnie sobie wstawić i lub tu nawet ją wstawić. Także jest dość duża dobrowolność. Dlaczego? Ponieważ mamy dużą powierzchnię, tak? Przy dużej powierzchni można sobie na dużo więcej pozwolić. Natomiast tutaj też tylko trzeba meble przywieźć. Być może samemu się uda przywieźć i je skręcić. I chodźmy na balkon. Chodźmy jeszcze tutaj na balkon. W zasadzie to jest taras, ale fajnie jest otwarty. Także mamy tutaj wersję cabrio, tak? Możemy być pod słońcem, możemy się opalać, jesteśmy wysoko. Mamy tutaj słońce przez cały dzień praktycznie, także możemy na leżaczku leżeć w sypialni, od razu wyjść i od rana się opalać. No i oczywiście możemy też tędy przejść do drugiej sypialni, do której od razu zapraszam. Troszkę większa i rzeczywiście możemy tutaj trochę więcej pomieścić, tak? Bo zarówno szafy tu mogą wejść, jak i łóżka w różnych ustawieniach i to pełnowymiarowe łóżka. Ta ściana raczej ze względu na to, że tędy jest wejście na balkon, to raczej będzie pod płaski telewizor, ewentualnie jakąś drobną komodkę. Natomiast jest tutaj duża przestrzeń, jest ogromne okno, przez które naprawdę przez cały dzień będzie dużo światła wpływało, wpadało. Natomiast w nocy widzę, że teraz się robi wieczór, także będzie na tyle ciemno, że będzie można spokojnie spać. I ta sypialnia ma swoją łazienkę. Chodźmy do tej łazienki. Wysoko prysznic, gdzieś na 2,50. Także fajnie, można komfortowo tutaj już nowocześnie, czyli na jednej szybie, bez zamykania, bez otwierania, można ten prysznic wziąć, można skorzystać z toalety. I oczywiście mamy także umywalkę, jak w każdej łazience. I tutaj chodźmy jeszcze, zobaczymy jeszcze raz, jak tutaj wygląda wejście. Tak, na to piętro, także tutaj mamy taką drobną część wspólną. Można tutaj też w zasadzie myślę jakąś szafę postawić, tak? Gdyby ktoś potrzebował całoroczny, nie lubi bardzo mieć dużo grubych ciuchów i chce mieć w neutralnym miejscu, to tutaj jak najbardziej można to wstawić. No i tutaj mamy główną łazienkę, największą. Chodźmy ją, możemy też zobaczyć. Nawet powinniśmy. Ponownie wysoko deszczownica, bo wysoka jest ta łazienka, także tutaj mamy przestrzeń. Ogromną przestrzeń, że możemy spokojnie ten prysznic brać. Jest toaleta, tutaj mamy dużą umywalkę z fajnym lustrem. Nawet człowiek młodziej w tym lustrze wygląda niż na żywo. Także wszystko się zgadza. Woda zakręcona, czyli nieużywane jeszcze mieszkanie. No i co? No i tak to wygląda, tak? Także tutaj gdybyśmy chcieli na troszkę wyższym poziomie. Wyższy poziom najczęściej będzie, ale to jest wszędzie w basenie Morza Śródziemnego. Jeśli mamy fajną działkę, fajny widok, z automatu deweloper tutaj wbuduje dużo wyższy poziom. Z automatu oczywiście to będzie troszkę droższy, natomiast żeby to było spójne, tak? Czyli fajny widok, nowoczesny budynek, masa udogodnień. Także ja jedną teraz pokażę Wam części wspólne. Jesteśmy właśnie w części spa, bardzo fajna, kameralna. Mnie się podoba, ale to trzeba pokazać, nie ma co o tym mówić. No i mamy taką poczekalnię, tak? Tutaj się można wody napić, nawet jest tutaj dystrybutor wody, można się napić soku świeżo wyciskanego, czyli się przygotować albo odpocząć między sesjami w tym pomieszczeniu spa. No tutaj mamy toaletę, jak to w spa widać, tutaj są przebieralnie. Ale chodźmy, zacznijmy może od basenu. Bo tak, tutaj mamy leżaki, przy których możemy sobie siedzieć, nawet popijać jakąś lemoniadę i tutaj możemy wskoczyć na główkę. Możemy. Jak płasko skoczymy, to będziemy mogli. Tam jest taka wersja dla małych dzieci, czyli mamy tutaj stopniowe pogłębianie się, natomiast tam jest taka strefa dla najmniejszych dzieci, które mogą się już kąpać, nawet pierwszy kontakt mieć z wodą, nawet może mieć nauki pływania. O, i tutaj mamy saunę. Krótko w niej wytrzymam, bo jest lampa i nie powinno się w ubraniu wchodzić, ale naprawdę jest gdzieś na 12 osób spokojnie, nawet na więcej. O! Ale jest gorąco, natomiast fajna jest ta sauna. O, i bardzo fajne pomieszczenie. Nieczęsto w apartamentach jest, szczególnie w Polsce nieczęsto to występuje. Tak, łóżko do masażu. Możemy się tu położyć i na plecach, i na brzuchu i oddać się naprawdę relaksowi. Ja od razu powiem, że tutaj fajnie masują. Tutaj mamy to,
co w Turcji jest chyba najlepsze, czyli hamam. Tak, mamy 5 stanowisk, także tutaj można spokojnie na tym podgrzanym kamieniu oddać się szorowaniu. Podejrzewam, że właśnie płynnie można zacząć od sauny, później wskoczyć tu na mega szorowanie, następnie pójść do tego masażu. Chodźmy dalej. Tutaj mamy fitness, małe fitness, ale takie zgrabne dosyć. Dwie bieżnie, coś w stylu Orbitreka i Atlasik, czyli to bardzo często w tego typu apartamentowcach występuje. Nie za duża ta siłownia, pewnie dlatego, że ludziom tu się nie chce ćwiczyć, tylko wolą robić co innego, ale jest sporo hantli. Naprawdę tutaj 15 jest, także można tutaj sporo, myślę, partii, nawet jest 20, także partię można, już nie wszyscy barki 20 zrobią, można sporo zrobić, ale chodźmy teraz na sam koniec. Na sam koniec mamy najfajniejszą rzecz. No właśnie, tak wygląda mini kameralne kino, natomiast rzeczywiście spełnia to wszystkie wymogi kina. Absolutnie w całej sferze wygłuszone pomieszczenie, także dźwięk jest lepszy niż studio nagrań. Mamy tutaj miejsce na projektor około 200 cali, mamy 9 miejsc siedzących, mamy głośniki rozwieszone, także jest tutaj kwadrofonia, przestrzenny dźwięk będzie jak najbardziej. No i oczywiście mamy projektor, z którego możemy tutaj puszczać filmy. Okej, więc dla kogo są nieruchomości w Turcji? Jeśli chcemy z nich korzystać, to wiadomo, to nie ma co ukrywać, musi nam się Turcja podobać, tak? Ja mam świadomość, że Polacy, nie tylko Polacy, każdy ma jakiś, jest w jakimś fanklubie jakiegoś kraju w basenie Morza Śródziemnego, jeśli mówimy o tym basen. Jedni lubią Grecję, drudzy kochają Włochy, trzeci Hiszpanię i tak dalej, i tak dalej. I mam świadomość, że Turcja na pewno nie jest w topie i u mnie też nie była w topie. Od razu powiem, dopóki nie zobaczyłem tych nieruchomości, to nie była w topie. Natomiast, no, jeśli ktoś rozważa w ogóle coś innego, nie to co wszyscy, no to jak najbardziej to miejsce jest chyba godne rozpatrzenia. Jeśli ktoś akceptuje taką kulturę, jeśli ktoś akceptuje taką pogodę, jeśli ktoś akceptuje takie potrawy, to miejsce będzie świetne. Natomiast jaki jest argument bez emocji, patrząc na to, żeby tutaj zainwestować? Uważam, że są tutaj najtańsze nieruchomości z widokiem na morze w całym basenie Morza Śródziemnego, tak? Czyli jeśli ktoś chce mieć naprawdę z ogromną panoramą, z ogromną petardą, to z tych wszystkich krajów, w których naprawdę, no, oglądam nieruchomości, zarówno na rynku wtórnym, jak i na rynku pierwotnym, to uważam, że tutaj jest najtaniej, więc stosunek widoku do ceny jest tutaj najatrakcyjniejszy, no, z tych miejsc cywilizowanych, które znam i w których mam świadomość, że jest gwarancja tego, że to będzie wybudowane, jest bezpieczeństwo prawne, jest bezpieczeństwo finansowe i ogólne jest tak zwane bezpieczeństwo, także uważam, że warto, jeśli ktoś nie jest skatalogowany do konkretnego kraju w basenie Morza Śródziemnego, a ma ochotę mieć mieszkanie, bądź dom, bądź willę nad Morzem Śródziemnym, żeby przynajmniej się przyjrzeć, nie podejmować decyzji, ale przynajmniej się przyjrzeć, bo na żywo wygląda to chyba dużo lepiej niż na zdjęciach i niż w emocjach, o których pewnie większość z nas myśli i emocje, które kojarzą się tutaj po prostu z Turcją, z pobytem w Turcji, z życiem codziennym. Także warto chociaż chwilkę poświęcić i zobaczyć, jak to tutaj wygląda. No i teraz zaprezentuję bardzo ładny apartament rodzinny, typowy chyba rodzinny, choć oczywiście rodzinne apartamenty także mają dobre przeznaczenie turystyczne pod wynajem, natomiast zaaranżowanie aktualne bardzo mocno sugeruje, że tutaj przy pobycie, no, codziennym, aktualnym, docelowym będziemy się bardzo dobrze czuli, nawet gdy będziemy mieli dość liczną rodzinę. No ale zacznijmy, jesteśmy w salonie, salon fajne połączenie różnych styli, natomiast te wszystkie style sprawiają wrażenie, że tutaj lokalne i one są naprawdę ładne. Z mojego punktu widzenia, gdzie na co dzień oglądam polskie nieruchomości, uważam, że to jest bardzo fajne, bardzo mnie się podoba. No, duża lampa, że to jest żyrandol w zasadzie, bardzo duży, masa ozdób, no tutaj jesteśmy w tym miejscu, gdzie ozdoby, naprawdę tutaj już kultura arabska jest, także świecidełka, tkaniny, to tu jest królestwo tego. Mamy fajną wnękę na telewizor z wyciszeniem. Tutaj to naprawdę ze 160 cali chyba by weszło tak na moje oko. No ale właśnie, żeby oglądać ten telewizor, mamy tutaj bardzo fajny wypoczynek. I tutaj w tej strefie spokojnie 4 osoby mogą siedzieć. Jest wygodnie, naprawdę jest wygodnie. Sprawdźmy jeszcze te siedziska. Oj, także są wygodne. Może nie wydają się na takie obszerne, ale mają tutaj naprawdę sporo chyba takiej tkanin
i gąbek, że jest wygodniej, może naprawdę ten kształt jest taki dostosowany, że bardzo fajnie się siedzi. Duży salon, fajnie, że na 90 stopni mamy w salonie okna panoramiczne, także tego światła bardzo dużo wpada, co teraz może częściowo widać. No i co, przechodzimy płynnie z salonu przez stół konsumpcyjny, czyli taką mini jadalnię możemy to nazwać, od razu do kuchni. Jadalnia widzę, że przygotowana na 6 osób. I od razu powiem, no w Turcji zależy, jak będziemy bardzo mocno jedli te posiłki. Jeśli będziemy bardzo tutaj lokalnie jedli, to na jedną osobę może i 10 talerzy czasami być, więc tu musiałby być wielkości tego salonu pewnie, żeby wszystkie talerze od razu mogły być na miejscu. Natomiast przy naszej europejskiej konsumpcji, tutaj spokojnie 6 osób może jeść w sposób wygodny i w sposób dosłownie komfortowy. Zacznijmy kuchnię, do której powoli tutaj przeszliśmy. No mamy tutaj piękną ściankę, na której są piekarniki. Mamy długi blat. Ten blat naprawdę ma z 2,50, może nawet i 3 metry powoli. Palnik na 4 gary. Fajnie wtąpiony, tutaj już wylany od razu jest lew. No i mamy sporo przestrzeni do przygotowywania posiłków. Oczywiście przez to, że mamy długi blat, no to mamy tutaj dużo mebli, dużo wnęk, dużo szuflad, dużo szafek kuchennych. Tutaj mamy zmywarkę, no i okej, ona jest w dobrym miejscu. Także tutaj mamy szafki, tutaj mamy szafki, tutaj mamy szafki. Także tutaj naprawdę kuchennych przyborów bardzo dużo będziemy w stanie pomieścić. No i lodówka jak lodówka z zamrażarką. To jest fajna taka ozdoba brązowa, jest taka ciemna. Fajna, mi się ona bardzo podoba. W Polsce ze względu na mój zawód mi się ona kojarzy z takim dostojnym notariuszem albo adwokatem, ale naprawdę ona tu fajnie pasuje. Wszystko tutaj się z nią w zasadzie zgadza. Dobra, to jesteśmy w tej części dziennej i chodźmy teraz zobaczmy na te części prywatne bardziej, jak to wygląda, jak to tutaj zostało zaaranżowane. Pierwszym pomieszczeniem jest garderoba i ta garderoba jest dość spora. Ona jest takiego chyba pierwszej potrzeby. Gdyby ktoś się zdecydował wyjątkowo mieć tutaj kurtkę albo płaszcz, to myślę, że w tym miejscu, jeśli nie chciałby, żeby tkaniny, czy żeby obuwie było gdzieś w widocznym miejscu, to jest rzeczywiście na pierwszy ogień, można mówić potocznym słownictwem, że to idzie. Tutaj mamy pierwszą łazienkę, czyli tutaj pewnie goście skorzystają z tej łazienki, czy my na szybko w przerwie meczu, jeśli chcemy załatwić swoje potrzeby. Toaleta, umywalka i kabina prysznicowa, gdyby ktoś potrzebował szybko się schłodzić. Przejdźmy tutaj. No i tutaj jest właśnie to pomieszczenie, w którym nie bardzo się odnajdę, ponieważ nigdy nie byłem dziewczynką. Natomiast typowy według mnie pokój dla młodych dziewczynek. Nawet nie wiem, czy jeszcze nastolatek, no ale fajny. Mimo wszystko jest to spójne, jest to bardzo ładne. Tutaj w aktualnym, lokalnym stylu to wykończone. Mamy i zdobienia na ścianie i praktycznie łóżko jest już ozdobą. Oba łóżka. Włącznie z pościelą, także to wszystko jest bardzo ładne, bardzo... Jest z gustem, nie da się ukryć, jest z gustem. Do tego mamy pastelowe tutaj meble, które fajnie to uzupełniają i wykańczają. Tutaj mamy biurko. Biurko, które może później służyć pewnie jako toaletka. Tutaj mamy szafy. Ładne te fronty są. Mówię, że one są z lekkim połyskiem, to jeszcze... Że fajnie one są tak ozdobione. Naprawdę mi się podobają. Że mimo, że jesteśmy w absolutnie dziewczęcym pokoju, to uważam, że jest to bardzo... Ładnie wszystko wygląda. Mamy duże okno. No ale okej, uciekamy z dziewczęcego pokoju. I tutaj mamy mały pokój dla dziecka. Podejrzewam, już wiem o co chodzi. Małe dziecko, czyli takie dziecko, które już z rodzicami powinno powoli nie spać. Które ma mieć już powoli się uczyć swojego pokoju, albo być bardzo blisko rodziców. Tam jest także łazienka, także jeśli ktoś kąpie dzieci się boi, że one się przeziębią, czy coś im się stanie, to ma to naprawdę pod ręką. Także to jest bardzo wygodna rzecz. No i tak właśnie prezentuje się tutaj sypialnia. No ogromna, ogromna naprawdę. Powierzchnia tej sypialni, oj, niejedno mieszkanie w Polsce nazywane, albo w Warszawie nazywane apartamentem, nie ma takiej powierzchni. Natomiast no fajnie, że jest taka duża sypialnia, można się tutaj wyspać, inaczej trochę jest praca z tlenem, inaczej powietrze się wymienia, ale okej, zejdźmy na ziemię z tego tlenu. Duże łóżko, w zasadzie bardzo duże, twardy materac. Fajna tutaj spójność jest w zabudowie tego łóżka, lokalna, od razu powiem lokalna. U nas w Europie raczej się nie stosuje takich
takich wykończeń, natomiast ona jest ładna. Pierwsze wrażenie, pierwsze, drugie, trzecie wrażenie, nadal ja odbieram, że ona jest ładna, że to nie jest coś złego, także uważam, że jest tutaj gust, jest tutaj styl, mimo że sam jakiegoś ogromnego wyczucia stylu nie mam, ale mnie się to bardzo podoba, więc mamy duże łóżko z fajną zabudową, z dwiema szafkami i lampkami nocnymi, w zasadzie lampki są podwójne, także tutaj to już w ogóle czytanie gazet, czytanie książki do snu. A może ktoś ciszę chce zapalić przed snem, to chyba ciszę też się pali, także może być wszystko elegancko. Mamy wnękę fajną, także spójną. Do tych wszystkich mebli sypialnianych, jeśli można to powiedzieć, choć to są bardziej takie wykończenia. Natomiast tutaj gdzieś 65 cali myślę, że powinno wejść, jeśli chodzi o telewizor. Mamy takie dwa stanowiska, zarówno na laptopa, jak i na jakieś takie pierwszego kontaktu czynności. Dwa razy lustro. I teraz co ważne, może w tej części jeszcze nie, ale jakbyśmy jeszcze dalej do Azji w głębiej w Azję pojechali, to bardzo ważne jest, żebyśmy nie widzieli się leżąc w lustrze, bo to jest zła energia, chi. Ta energia się tak nazywa i tutaj fajnie to zostało tak zrobione, że my się w tych lustrach nie będziemy widzieli. Mamy duże panoramiczne okno. No i okej, klimatyzacja jak wszędzie, bardzo fajne oświetlenie. I tutaj mamy taką fajną ozdobę, to jest taki dekor, natomiast on tak fajnie oddziela tutaj część, nazwijmy to, przeznaczoną typowo do snu, od tej części, gdzie są ubrania. Tutaj też ludzie wierzą, że ta energia z ubrań, ona powinna zostać nie tam, gdzie my przebywamy. To jest taka kultura, dlatego tak jak u Japończyków, to już w ogóle się buty zostawia gdzie indziej, to samo jest tutaj z ubraniami, także być może przez to jest, natomiast to jest chyba zdrowe i to jest sensowne, także fajny dekor, który oddziela tutaj tę część. Mamy tutaj dużą szafę. Szafa siedmioskrzydłowa, także 7 skrzydeł, ona nam zastępuje praktycznie garderobę. Zresztą w jakiejś formie to może jest garderoba, no ale jednak zamknięta. Mimo wszystko to są szafy. No i na przedłużeniu, jeszcze dalej, gdy pójdziemy, to mamy oczywiście, ta sypialnia ma swoją łazienkę. I teraz od razu ja będę tutaj jeszcze mówił, bo tam jest gorszy dźwięk. Tutaj nie występują aż tak często pokoje kąpielowe, jak tutaj w naszej części Europy to występuje, ponieważ on tutaj mamy wszędzie baseny, mamy morze, inaczej się troszkę do tego podchodzi. Więc tutaj mamy klasycznie, mamy umywalkę, dużą mamy toaletę i mamy prysznic, kabinę prysznicową, zarówno z deszczownicą, jak i ze zwykłą słuchawką, ale jest na tyle duża, że mąż może żonie wyszorować plecy. Jeśli żona akurat tego dnia nie poszła na dół na rytuał hamam, to zawsze mąż może wyszorować i się tam wszyscy zmieszczą. No i teraz podsumowując, 125 metrów, 3 sypialnie, 3 łazienki. Bardzo fajny obiekt. Odległość do morza 450 metrów. Udogodnienia na zewnątrz. Basen z falami. Kilka basenów takich normalnych, klasycznych, w tym baseny także płytkie dla dzieci. Basen ze zjeżdżalniami. Obiekty małego sportu. W budynku mamy pomieszczenie z sauną, mamy fitness i mamy hamam. Oprócz tego oczywiście będą także gastronomiczne tutaj lokale. Także jeśli kogoś tego typu nieruchomość interesuje, jak najbardziej polecam. I myślę, że tutaj naprawdę jest hybrydowo. Zarówno ta nieruchomość idealnie nadaje się na pobyt całoroczny, po prostu docelowy, żeby tutaj zamieszkać z rodziną. Natomiast tego typu obiekty nieczęsto nadal występują w formie wynajmu, więc na pewno będzie to także lokata kapitału, gdzie najemcy będą chętni, żeby także z takiego standardu skorzystać. Na mój gust raczej to będą klienci troszkę bardziej zamożni, także w troszkę, może nie w tym już najbardziej młodzieżowym wieku, więc możliwe, że zużywalność wykończenia nie będzie tutaj taka szybka, natomiast tego typu nieruchomość ma tutaj obustronną możliwość przeznaczenia. Także ja zostawiam z tą nieruchomością Państwa i idę szukać dalej. Tutaj świadomie przy każdej nieruchomości nie chcę podawać cen z dwóch powodów. Po pierwsze, z chwilą publikacji najprawdopodobniej część tych ofert już niestety nie będzie aktualnych. Na po drugie, może się okazać, że te ceny pójdą w górę. Nie chcę być kojarzony, że w jakiś sposób podnoszę ceny, czy może je reguluję. Wszystkie aktualne oferty są w linku pod tym filmem, także do innych zagranicznych krajów i z innymi krajami wygląda to tak samo. Natomiast uwaga, według mnie tu ceny będą szły w górę, ponieważ ekonomia tu działa zdecydowanie lepiej niż w Polsce. Na pewno lepiej według mnie niż w Europie nawet. I zasada jest prosta. Jeśli mamy pewną ilość dóbr i pewną ilość chętnych,
To w zależności czego jest więcej, to ceny idą albo w górę, albo w dół. Na ten moment wygląda, że chętnych do nabycia tutaj nieruchomości jest więcej niż tych nieruchomości. I to jest najprostszy prognostyk, nie patrząc na żadną politykę, na żadne inne dane, aby te ceny nieruchomości wzrastały. Jeśli stanie się trend odwrotny, że będzie dużo więcej wybudowanych nieruchomości, a dużo mniej chętnych, najprawdopodobniej ceny staną, a po chwili pewnie będą spadały. Natomiast wszystkie prognozy i atmosfera, która występuje na rynku, no, sugeruje to, że będą do któregoś momentu wzrosty. Nikt nie wie do którego, ale najprawdopodobniej jesteśmy dopiero na początku tej górki. Tym razem mamy taki kompaktowy, fajny apartamencik turystyczny. W Polsce też jeszcze nie byłby apartament, bo troszkę metrów brakuje, bo to jest 80 z hakiem. Natomiast w Polsce 94 albo 95 jest potrzebne. To tak z ciekawości mówię dla tych, którzy prezentują swoje apartamenty, którymi tak naprawdę są mieszkania o powierzchni 45 metrów. Ale wróćmy tutaj, tak? Jesteśmy teraz aktualnie tutaj. Wypoczynek owalny. Natomiast jest nowoczesny, tak? Teraz jak się trochę przyjęło, że wszystkie kwadraty, proste kąty dają nowoczesność, natomiast owalność też potrafi być nowoczesna i stosunkowo lekka. Fajny stolik kawowy na gazetę, na książkę, na kawę. Taka zabudowa w ogóle tutaj występuje. Naprawdę jest elegancka, a ona akurat przy tym w miarę sprawia wrażenie, że jest lekka. W ogóle pokażmy to, bo to jest specyficzna sztuka występuje, ale ona naprawdę jest ładna, tak? To jest trójwymiarowe płótno, ale ono jest fajne. Mnie się bardzo podoba. Naprawdę jest inna kultura, ale sztuka naprawdę jest fajna. Tak samo jak to stworzenie, to chyba jest byk. Ale wróćmy znowu do tego mieszkania, bo odleciałem za bardzo przez tę sztukę. Także to jest apartament, w którym można dosłownie od razu zamieszkać. Klimatyzacja, jak wszędzie, cały czas to o niej nawiązuje, ale naprawdę ona jest tutaj przydatna. Jesteśmy w styczniu, ona pracuje. Mamy tutaj taki słup, gdzie mamy dwa piekarniki, bardzo fajnie to wygląda. Cztery palniki z kątem prostym. Mamy blat, spory ten blat jest. Sporo tutaj jest szafek, są też wysoko szafki. Tutaj jest główna szafka. I co, tutaj mamy pewnie zmywarkę. Tak, mamy zmywarkę. No i mamy sporą lodówkę. Naprawdę duża przestrzeń wzrokowo. Tu się wszystko się zgadza, no bo rzeczywiście jest metraż, także ciężko, żeby się nie zgadzało. No, sypialnia także spora przy tym metrażu, no, ciekawie nawet zaaranżowana. Spore łóżko, może nie turbo ogromne, ale dla mnie w zupełności by wystarczyło, także ktoś o moich parametrach, gdyby chciał się mierzyć, naprawdę widać, że jest wygodne. I że wszystko, znaczy, że jest wygodne, to trzeba sprawdzić po prostu. No jest wygodne, także... Nie ma co mówić o czymś, czego się nie sprawdziło. Dobra, mamy tu lustro, małą komodkę, także tutaj pewnie panie częściej będą chciały z tego skorzystać. Mamy miejsce na telewizor, no tutaj już mniejszy, myślę, że z 55 cali. Chodźmy teraz jeszcze zobaczymy łazienkę, jak tu łazienka wygląda. Dobra, łazienka jest taka, ona często występuje tutaj w Turcji w nowym budownictwie. Czyli też dwa kolory są w kamieniu we wnętrzu, mamy umywalkę. Mamy toaletę i mamy kabinę prysznicową sporą, z deszczownicą. W tej lokalizacji mamy do morza jakieś 500 metrów. To będzie taka troszkę enklawa akurat w tej lokalizacji, gdzie będzie no, takie miasto w mieście trochę, także będzie absolutna samowystarczalność. No i chyba o to chodzi, także ja idę dalej. Stoimy właśnie przy ruinach zamku Walanii. To jest chyba najbardziej znana i najbardziej popularna tutaj budowa, jeśli można to tak nazwać, w tej miejscowości. O, jest dość stara. Te zabudowy pierwotnie są starsze niż na przykład Warszawa, czy niż Koszalin, z którego pochodzę. Natomiast mamy bardzo fajną tutaj panoramę, tak? Częściowo na wzgórza, które od razu wychodzą tutaj z Morza Śródziemnego, a także częściowo już na zabudowę Alanii. Ale zobaczmy, jak tutaj wyglądają wejścia do tych ruin, bo naprawdę jest tutaj kawał historii. Historii trochę z innej kultury, do której przywykliśmy tutaj w Polsce. Natomiast zobaczymy, jak ta historia wygląda. Tutaj w Polsce jest chyba taki popularny serial Wspaniałe Stulecie, także myślę, że on doskonale... Te kamienie mogą pamiętać naprawdę, co się działo podczas tego prawdziwego stulecia, które było już, gdy te kamienie tutaj były. Także idę dalej, zobaczymy, co w tym zamku można fajnego zobaczyć. Tutaj bardzo fajnie widać tą architekturę, jakie tutaj ogromne podstawy są kamienie. I tutaj bez żadnego spoiwa, naprawdę tutaj
architekci się postarali, zero cementu, zero betonu, a to wszystko stoi tyle lat, także naprawdę robi wrażenie. W Polsce już tak dużo się budowli nie zachowało z takim rocznikiem. Coś znajdziemy, natomiast no, nie ma tego aż tak dużo, także bardzo fajnie jest to zwiedzić. Obowiązkowe miejsce dla wszystkich turystów. Tak wygląda meczet od środka, cały w dywanie. Ja pierwszy raz jestem w meczecie, także to jest naprawdę moje pierwsze wrażenie. Ciemno jest, szkoda, chociaż to jest świetne oświetlenie, natomiast no widocznie tak ma być, tylko do tej strefy można wejść. No nie będę tutaj czarował dla lepszych ujęć, żeby wejść gdzie indziej. No jest fajnie, wszędzie jest dywan, ma to swój klimat, pogłos, tak samo jak w każdym kościele, chyba każdej religii. Szkoda, że akurat tutaj się nie odbywa żaden rytuał, nic nadzwyczajnego, bo bym zobaczył coś więcej, choć nie wiem, czy mógłbym to wtedy nagrać. Natomiast to jest bardzo stary meczet, bardzo stary, na wzgórzu, obok zamku Walanii, także chwilę pobędę w ciszy i was z tym zostawiam. Okej, jesteśmy na takim osiedlu deweloperskim, zamkniętym. Tutaj widzimy zamknięte, są hale, nawet jest pan stróż prawa. Za nami są góry, naprawdę spore góry. Bardzo szybko wyrastają tutaj z ziemi. Natomiast resort składa się z 6 brył. Takie stosunkowo podobne do siebie. No i w części wspólnej mamy duże patio, ale z dużą częścią sportową, z dużą częścią ogrodową i ze sporą częścią relaksu. Także bardzo fajne osiedle, nowe osiedle. No i tutaj już jest praktycznie mało nieruchomości, które są do nabycia, ponieważ no nowe nieruchomości tutaj w tej części naprawdę bardzo dużym zainteresowaniem się cieszą. Natomiast pokażę teraz nieruchomość, taką najbardziej popularną chyba, czyli z jedną sypialnią, dwa pokoje, mówiąc po polsku, aby zobaczyć, jak akurat ten deweloper tutaj buduje i w jakiej formie można nabyć tutaj nieruchomość. Więc idziemy do środka. Wchodzimy całkowicie po polsku, czyli tak jak w polskich dużych miastach teraz jest budowane, tak? Wchodzimy praktycznie, jest pominięcie przedpokoju, jest to jakaś minimalna taka powierzchnia i od razu mamy salon otwarty z kuchnią. Mimo, że zacznijmy od tej kuchni, bo to jest dość istotne. Mamy tutaj meble. No w takim standardzie po prostu są te meble i kafelki, nie będę tego komentował. Jednym się to podoba, inni wolą bardziej może płasko, nowocześnie, natomiast na pewno jest to w miarę schludne i myślę, że funkcjonalne. Mamy płytę wyciętą, przygotowane wycięcie, widzę, że tutaj jest napalniki, czyli na całą kuchenkę. Także widzę, że tam są dwa kontakty. No tu najprawdopodobniej jest miejsce na zmywarkę, co mnie bardzo cieszy, bo nie wszędzie w basenie śródziemnomorskim te zmywarki występują. Zlew i no i tyle chyba, co ma być w tej części. Tutaj mamy część na dużą lodówkę, taką zamrażarką i myślę, że latem jest bardzo potrzebne tutaj urządzenie. Szafki kuchenne i tutaj taka jakby kontynuacja. To jest jedyna szafka w przedpokoju tutaj, która jest. Pamiętajmy, jesteśmy w ciepłym kraju, więc tutaj kurtki i płaszcze raczej nie występują, nawet w styczniu, jak widać po mnie. Mamy tutaj miejsce na pralkę. Może zacznijmy od razu od kuchni jeszcze, póki tu jest, kurczę, od łazienki. Tak mi się to myli. Chodźmy, zobaczmy, póki jest jasno, bo nie ma tutaj prądu, bo to jest, tak jak mówię, jeszcze deweloperskie, niepodpięte. Duże lustro, umywalka, prysznic, elegancki z deszczownicą wysoką, gdzieś na 2 metrach, także jest bardzo dobrze. No i toaletka. Chyba nic więcej tutaj nie trzeba na ten temat mówić. No jeśli chodzi o ten salon, pogłos jest na razie, podejrzewam, bardzo duży, no bo nie ma mebli, także tak to będzie, tym bardziej, że mamy duże kafle na podłodze, także odbijają dźwięk. Tu podejrzewam, że jest kącik pod RTV i w sumie to jest mądre miejsce. Są, widzę, tutaj podpięcia, także tutaj pewnie wypoczynek będzie. I przyznam szczerze, że z tej pozycji nawet fajny widok będzie, tak? Będzie można fajnie oglądać telewizję, jeśli ktoś chce tutaj oglądać telewizję, i także widok będzie niezły, słońce powoli idzie, czyli tam mamy zachód, nie będzie waliło po oczach, to też jest dobre. Oświetlenie, dość spójne oświetlenie. Tutaj LED-owe ono chyba jest na podwieszeniu drobnym. Chodźmy teraz, zobaczymy, co tutaj, jak duża jest sypialnia w zasadzie, bo tutaj nic więcej w tej sypialni nie zobaczymy, ponieważ jest pusta, no ale też mamy kontynuację tej podłogi. To akurat ładnie wygląda, jest spójne. Tutaj najprawdopodobniej miejsce na szafę. No i tutaj możemy łóżka w tej orientacji zrobić. Według Feng Shui tak powinno być. To łóżko tak powinno tutaj stać. Mogą być dwa pojedyncze, pewnie łączone, jak i jedno większe. Chodźmy teraz, zobaczymy, jak wygląda balkon, bo balkon jest fajny, dość spory, naprawdę spory, a nieadekwatnie do tej nieruchomości, naprawdę jest duży, w Polsce nieczęsto takie balkony występują.
Choć oczywiście zdarzają się. Myślę, że tutaj spokojnie mogą być dwa stoliki albo jeden na cztery osoby i można tutaj kawkę czy turecką herbatę sobie popijać. No i widok mamy na patio, tak? Tutaj to osiedle składa się chyba z sześciu takich brył, także one tworzą tutaj wspólne części. Natomiast one są bardzo fajnie zagospodarowane. Mamy tutaj sporo grilli ogólnych, właśnie na jednym jest piknik rodzinny. No i widzę, jest drugi z fajną wiatą, czyli naprawdę można tutaj i robić integrację, jak i przede wszystkim na świeżym powietrzu być nawet w styczniu. Naprawdę jest ciepło. A widzę, że jest barek, najprawdopodobniej w sezonie otwarty. Tutaj mamy część sportową, która mnie bardzo cieszy, bo lubię sporty, gdy są w tego typu inwestycjach. Mamy basket, mamy tenis, mamy nawet taką mini piłkę nożną. Kawałek dalej dla najmniejszych dzieciaków są, widzę, zjeżdżalnie i huśtawki. I taki mini, taki fitness, jak w Polsce znamy, osiedlowy. No i tutaj mam główny basen z dodatkowymi oczkami. Przy tym głównym basenie dla trochę większych dzieci chyba są zjeżdżalnie, które mogą naprawdę cieszyć ludzi. No świetna roślinność, to jednak jesteśmy w takim miejscu, gdzie ta roślinność, no możemy sobie pozwolić na niezłą. Czyli mamy naprawdę fajne palmy, tam są chyba mandarynki albo to cytryny jeszcze niedojrzałe, także tego nie potrafię tutaj zlokalizować. Banany mamy. No i jest jeszcze tutaj garaż, tak? Gdyby ktoś chciał samochodzikiem tutaj jeździć, no to do tej nieruchomości przynależy garaż, także w takim standardzie można tutaj nabyć nieruchomość. Nie wiem, czy powinienem teraz mówić o cenie, bo jesteśmy w fazie, podejrzewam, dość silnych wzrostów, więc nawet z chwilą emisji tej nieruchomości ta cena może być już wyższa i żeby ktoś nie pomyślał, że tutaj są doliczane ceny, naprawdę są wzrosty, bo tego typu nieruchomości, czyli nowych, nie ma dużo. Na rynku wtórnym troszkę starszych znajdziemy sporo, znaczy sporo, stosunkowo sporo, tak jak to jest w całej Europie. Natomiast nowego budownictwa aż tak dużo nie ma, szczególnie nieruchomości z jedną sypialnią, nie ma ich dużo. Natomiast tego typu nieruchomość kosztuje troszkę ponad 100 tysięcy euro, to tak mogę tylko powiedzieć na moment kręcenia tego wideo. A teraz chodźmy, zobaczymy jeszcze części wspólne w Bryle, które są, bo one też są, które potrafią umilić czas, myślę, że bardziej wieczorem, natomiast trzeba to zobaczyć, bo to jest na pewno wartość dodana. Nad polskim morzem aż tyle dodatków nie dostajemy, jakie tutaj deweloper gwarantuje dla nabywców nieruchomości. Także chodźmy na te części wspólne. Dobra, jesteśmy w częściach wspólnych. Zacznijmy może od części sportowej. Najbardziej na zdrowie nam to wyjdzie. Tutaj widzę głównie bieżnie jakieś coś w stylu orbitreków. Jest jeden taki ogólny atlasik, w którym można troszkę więcej ciężarów nałożyć. Do 60 kg można zrobić. No to myślę, że w większości to by tak i tak dobrze zrobiło. No z widokiem na patio. Fajnie, że jest ten widok. Myślę, że czas troszkę szybciej będzie leciał. Szczególnie tym, którzy nie lubią, a wiedzą, że powinno się poćwiczyć. Powinienem chyba jak najbardziej zacząć. Fajnie oświetlone. Myślę, że to wieczorem będzie bardzo fajnie wyglądało. Do 22 to jest otwarte od 8, także można naprawdę sporo z tego skorzystać. Chodźmy teraz do strefy bardziej relaksu. To jest sala kinowa, natomiast ona dopiero będzie wykończona za tydzień, także dopiero będą wtedy klucze. Tutaj mamy rekreację taką na maksa. O, jest bilard, także można w bilarda pograć, jak ktoś lubi. Można tutaj w ping-ponga, nawet nie wiedziałem, że w tej części świata jest ping-pong, może w kamerzystę trafić, gdy się ominie trochę siatę. Tutaj jest mała bawialnia dla dzieci, także myślę, że to chyba będzie dobre rodzinnie. Rodzice mogą tam pograć sobie chwilę, a tu dzieci się pobawić. Nie wiem, czy dzieci w ogóle lubią się w coś takie bawić w tych czasach. Mi się wydawało, że już tylko smartfony i tablety są jedynie uznawane przez dzieci, ale mimo wszystko coś takiego tutaj występuje. Także to jest część wspólna. Oczywiście każdy może korzystać z tego. To jest nieodpłatne dla wszystkich użytkowników tej nieruchomości. I tyle. Ale mamy tu jeszcze trochę atrakcji, także chodźmy jeszcze na drugą część. Jesteśmy teraz na basenie w częściach wspólnych. Całkiem sensowny już. Myślę, że tutaj można trochę machnąć ręką. Nie będzie to jakieś zawodowe, sportowe pływanie. Natomiast myślę, że trochę pomachać będzie można. Z 5 razy machnąć, zanim będzie obrót. I myślę, że obrót tu zrobimy. Nie widzę nigdzie zapisanej głębokości tego basenu. Natomiast tak na mojego czuja 1,5 metra tu powinno być, myślę. Szczególnie tutaj w tej części. Także myślę, że można się i tutaj pochlapać, powygłupiać, jak i troszkę popływać. No są leżaki, żeby poodpoczywać. Są stoliki, nawet żeby sobie soczek wypić, albo może i coś więcej.
Akurat, taki basen naprawdę, akurat na pewno fajnie, że jest skryty basen, bo to też nie wszędzie występuje w basenach Morza Śródziemnego. Są otwarte, owszem, w prawie każdym kraju, natomiast jeśli chodzi o kryte, nie jest to aż takie częste i takie codzienne. I chociażby teraz, w styczniu, jeśli mam ochotę nadal popływać, przygotowujemy się do jakiegoś Ironmana czy innego triatlonu, to możemy także w Turcji sobie zrobić zgrupowanie zimowe, które na pewno będzie fajne. No widać też tutaj, jakieś bąbelki mogą pływać, które nie wiem, czy będą także silne tutaj, żeby na nasze barki wpłynęły, ale takie udogodnienia tego typu są. No i chyba tyle, jeśli chodzi o ten basen. Dobra, i tu jest ta strefa chyba największego relaksu, tak mi się wydaje. Czyli zaczynamy. Dwa pokoje do masażu. No są łóżka, w zasadzie nic więcej nie potrzeba, tylko musi być zmęczony klient i musi być masażysta bądź masażystka dla niektórych. Natomiast po tym masażu od razu możemy pójść tutaj do kolejnej strefy relaksu, która jest, myślę, całkiem fajna. Czyli mamy tutaj pierwsze co? Mamy saunę. Niestety jeszcze nie jest włączona. Tu się trzeba smartfonem trochę ratować, także jest ciemno, ale może przez to, że jest ciemno, osoby, które się nago wstydzą wchodzić do sauny, będą mogły się tutaj pierwszy raz przełamać. Spora sauna, naprawdę sporo osób może tam wejść. W Warszawie komercyjne sauny takiej wielkości potrafią być, które są płatne. No tutaj mamy strefę relaksu w tym klimacie zrobioną, tak? Czyli to jest taki turecko-grecki klimat do strefy, do odpoczynku, do relaksu. I chodźmy, tutaj możemy też przyjść. I chyba możliwe, że odtąd trzeba zacząć. Czyli hamam, turecka łaźnia, gdzie możemy być wyszorowani, gdzie nas coś może dobrze wyszorować. To jest bardzo często występuje ten rytuał. No w zasadzie tutaj głównie, w tej części tutaj świata on występuje, także jak najbardziej to jest przygotowane. Można tutaj użytkownicy, mieszkańcy, chyba najemcy także mogą korzystać z takiego, no nazwę to rytuału, z takiej czynności. Także gdy już ta inwestycja ruszy, będzie to jak najbardziej tutaj funkcjonowało. I tutaj nawet widzę, że już jest napisane od 10 do 22, także przez 12 godzin można się szorować i szorować i relaksować, i znowu szorować i znowu relaksować. I na końcu iść w kosza, pograć i wszystko się będzie zgadzało. Także tyle, jeśli chodzi o te części wspólne, naprawdę uważam, że są niezłe. I to mówię uczciwie w porównaniu tutaj do całego basenu Morza Śródziemnego. Jest tego dużo, na serio jest tego dużo i tutaj wcale tego nie faworyzuję, ale mam świadomość, w różnych krajach różnie to wygląda. Natomiast tutaj deweloper sporo tych części, które normalnie mogłyby być wykorzystane na mieszkania czy na inne bardziej takie dochodowe rzeczy, przeznaczył na części wspólne, które mają tutaj umilić pobyt właścicielom, czy być może najemcom. Także tyle, jeśli chodzi o tę nieruchomość, a ja idę dalej. Jesteśmy na plaży, a ciekawy piasek, ma taką fajną strukturę. Sprawia wrażenie, że się trochę mniej klei do rąk i do stóp niż ten nad Bałtykiem. Ale to trzeba by zrobić naprawdę realny test tego wszystkiego. No oczywiście jesteśmy w styczniu, także tu nie ma sezonu, tu nie będzie ręczniczków, nie będzie leżaków, nie będzie kąpania, przynajmniej póki co. Nie mam stroju, żeby zrobić test, ale może jeszcze się uda zrobić teścik. Natomiast rzeczywiście plaża jest dość duża. Dość ciekawa, to jest plaża o nazwie Injekum, z tego co dobrze zapamiętałem. Ja cały czas tutaj liczę, że wędkarz, który jest z boku, że jakieś branie będzie miał, żeby zobaczyć, jakie tu ryby w ogóle się wędkuje. No ale coś widzę, że chyba mu nie dopisuje szczęście, przynajmniej podczas mojego pobytu, więc ryb wam póki co nie pokażę. No fajnie, z daleka widać trochę skałki, gdzie się pojawiają. Także widać, że tutaj ukształtowanie tego dna morskiego jest całkiem fajne. Mamy bardzo blisko tutaj drogę dojazdową, także z kilku miejsc możemy, bo nie jesteśmy w centrum miasta, tu żeby była jasność, jesteśmy troszkę na uboczu. Natomiast jeśli ktoś woli takie bardziej kameralne plaże, to jak najbardziej ona, myślę, że jest okej. No w pewnych miejscach ona jest dość głęboka. Ja mam świadomość, że nie jest ona jeszcze przygotowana do sezonu, także nie będzie dzisiaj wyglądała sexy, nie będzie instagramowa, ale potencjał jak najbardziej ma. Zakończona oczywiście jest palmami, także tutaj mocno widać to śródziemno, morze południowe nawet prawie, więc to wszystko się tutaj zgadza. Także zostawiam was ze styczniowym Morzem Śródziemnym i lecę dalej.